Ludzie bardzo często boją się dentystów, ale myślę, że to dlatego, że nie mieli wystarczającego kontaktu ze stomatologiem. Chociaż sama nie jestem lekarzem ani dentystą, dorastałam znając tę dziedzinę. Moi dziadkowie oboje byli stomatologami, podobnie jak moja ciocia i oczywiście mój tata. Od dziecka regularnie chodziłam na badania kontrolne do gabinetu taty i co 6 miesięcy chodzę na profesjonalne czyszczenie zębów. Dzięki temu nigdy nie miałam nawet wypełnienia. Przez całe dzieciństwo spędziłam w gabinecie tyle czasu, że przez to nie mam absolutnie żadnego strachu przed dentystą. Myślę, że kluczem do pokonania tego strachu to częste odwiedzanie gabinetu stomatologicznego na regularne kontrole. Jestem żywym dowodem na to, że z czasem można poczuć się komfortowo u stomatologa.